To ostatni zjazd, po którym Państwo otrzymacie certyfikaty lokalnych administratorów. Jakie odczucia na temat realizacji naszego projektu i tego szkolenia? Reprezentuję Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa. Nazywam się Katarzyna Nowak-Bieńkowska. Projekt oceniam bardzo dobrze. Narzędzie, jakie otrzymujemy od OPZZ, z pewnością będzie bardzo dobrze wykorzystane przez aktywnych członków związku zawodowego. Projekt merytorycznie był bardzo dobrze przedstawiony. Moim zdaniem to głównie jest zasługa wykładowców, którzy naprawdę bardzo włożyli dużo serca i podzielili się naprawdę swoją wiedzą, doświadczeniem. I oczywiście to wszystko przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Posiadając możliwości uprawnienia administratora, mamy możliwość przekazywania swojej wiedzy innym organizacjom zakładowym, oddziałowym, międzyzakładowym, terenowym, które te osoby będą mogły przekazywać wiedzę swoim kolegom, koleżankom. Czy założyliście już własną stronę? Tak, posiadamy swoją stronę, natomiast nasza strona nie posiada aż tyle możliwości jak strona OPZZ. Ale będzie w przyszłości mogła. Oczywiście, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Taki kontakt, prawda, żeby te zajęcia odbywały się w formie interakcyjnej, tym bardziej, że będziemy tutaj zajmowali się ankietami, prawda, potem budowali program szkolenia. Jest to ostatni etap szkolenia. Otrzymacie Państwo certyfikaty. Jak podobał się Pani projekt? Zofia Gwóźdź, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Energetyki. Projekt bardzo pozytywnie oceniam. Podoba się mi, naszej organizacji również. Będziemy korzystać z tego narzędzia komunikacyjnego. Przygotowujemy członków naszej organizacji, czy konkretnie ja będę szkoliła, żeby móc korzystać z tego narzędzia. Czy już w tej chwili macie swoją stronę? Nie, tworzymy ją. W oparciu oczywiście o projekt. Tak, w oparciu o projekt tworzymy stronę. Czy ewentualnie korzystalibyście z dodatkowych jeszcze szkoleń tego typu, jeżeli byśmy je organizowali? Na pewno chętnie. A to ile członków liczy sobie organizacja? 340. I przypuszczacie, że dla tych 340 będzie to wygodna, członków będzie to wygodne narzędzie, użyteczne? Będzie to użyteczne, ponieważ organizacja jest na terenie województwa lubelskiego, nie w jednym miejscu, w jednej firmie, ale nie w jednym miejscu, bo Biała Podlaska, Radzyń, Lubartów, Kraśnik, Puławy, to są, tam są siedziby jednostek organizacyjnych naszej firmy. Dziękuję bardzo. Skąd Pani przyjechała? Z Zielonej Góry. Julianna Poruszewska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Alternatywa. Uczestniczy Pani w ostatnim cyklu projektu. Zaraz dostaniecie Państwo certyfikaty lokalnych administratorów. Jak Pani się podobał w ogóle przebieg szkolenia? Bardzo pozytywnie oceniam przebieg szkolenia. A sama idea portalu takiego interaktywnego, nowej strony OPZZ? Również oceniam pozytywnie i uważam, że będzie ogólnie dostępna i więcej osób zasięgnie więcej informacji. A czy Państwo mają już swoją stronę? Tak, mamy. Mamy, ale będziemy starać się przerobić ją pod projekt. Rozumiem, że będzie Pani tym administratorem właśnie, o którym mówimy. Razem z kolegą, który już stworzył tą pierwszą stronę, będziemy współpracować i przerabiać. Czy chcielibyście Państwo uczestniczyć w dalszych działaniach, jeśli w ogóle takie będą, szkoleniowych? Jeżeli będzie taka możliwość, to bardzo chętnie. Chcielibyśmy. Czy Wasza organizacja, czy dużo osób korzysta w ogóle w tej chwili, według Waszej wiedzy oczywiście, Waszej organizacji ze strony internetowej? Część tak, ale niewielka ilość osób, nie wszyscy
mają dostęp, więc znaczy dostęp, no, nie czytają, tak, informacji, które tam umieszczamy na tej naszej stronie, więc miejmy nadzieję, że przez projekt, dzięki projektowi i przerobieniu naszej strony i rozpowszechnieniu dotrzemy do większej ilości osób. Dziękuję bardzo.